Siemanko, witam serdecznie. Dzisiaj będę mówił na temat cytatów Janusza Wójcika, byłego selekcjonera reprezentacji Polski, z którą zdobył medal na Igrzyskach Olimpijskich. No, Janusz Wójcik tak naprawdę znany był ze swojego ciętego języka oraz po prostu z ciekawych, interesujących wypowiedzi i słynnych i znanych nawet cytatów. Dobra, zaczniemy. Przedstawię wam kilkanaście takich, czy kilka po prostu takich słynnych cytatów z jego właśnie, z jego dorobku. Kiełbasy do góry i golimy frajerów. To był właśnie jeden z tych po prostu cytatów. Odnosił się do praktycznie meczu finałowego podczas Igrzysk Olimpijskich, gdzie Polska przegrała 2-3 w 1992 roku. Tak właśnie w ten sposób motywował piłkarzy w szatni w przerwie. Kolejny cytat to kasa, misiu, kasa. Wbrew pozorom nie chodzi tutaj o po prostu o pieniądze jakieś po prostu nieczyste i tak dalej, tylko chodzi o to, że został zapytany w połowie lat 90., kiedy tak naprawdę przestał być trenerem Legii Warszawy i odchodził do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tak? I został zapytany po prostu, dlaczego odchodzi, tak? No to on powiedział właśnie, że dla celów finansowych, nie mówił, że tam odchodzi, bo chce po prostu polepszać piłkę, czy wiecie, podnosić piłkę nożną na jakieś wyżyny, tylko po prostu powiedział centralnie z mostu, że chodzi po prostu o kwestie finansowe. Kolejny cytat. Prezesie, tu nie ma co trenować, tu trzeba dzwonić. Tu dzwonić trzeba. Jest to słynny także po prostu cytat z wypowiedzi Wójcika. Chyba każdy po prostu kojarzy, o co chodziło, tak? Dobra. Kolejny cytat to: alkohol był, jest i będzie na zgrupowaniach kadry. Jest to właśnie odnośnie tego, że jeden z dziennikarzy się pytał tak naprawdę tutaj selekcjonera Wójcika, co sądzi na temat alkoholu, i tam były ekscesy, tak, alkoholowe piłkarzy w kadrze, i co sądzi na ten temat, to więc właśnie powiedział, że alkohol był, jest i będzie na zgrupowaniu kadry. Kolejne pytanie, kolejny cytat. Mamy ludzi tworzących dzieła sztuki tyle, że są to dzieła sztuki bez farby. I tak naprawdę ten cytat odnosił się tutaj do trenerów, tak, że to mówił właśnie tutaj selekcjoner na temat trenerów, że są trenerzy, ale tak naprawdę nie osiągają jakichś wybitnych wyników. Co to kurwa ma być? Miała być jazda z frajerami, ale to oni mieli być frajerami. To jest kolejny po prostu cytat motywujący tak naprawdę do gry piłkarzy. Tak, właśnie tego powiedział. Dobra. I teraz tak, przyszedł mecz półfinałowy z Australią. Trener Wójcik powtarzał, że nie możemy dostać od gości, którzy na co dzień kopią się z kangurami. No to właśnie mówił jeden z po prostu z tych piłkarzy na temat właśnie tutaj metod działania, metod trenowania Wójcika, nie? Mówił, że przyszedł mecz półfinałowy z Australią. Trener Wójcik powtarzał, że nie możemy dostać od gości, którzy na co dzień kopią się z kangurami. Dobra. Teraz tak, tu jest fragment dyskusji z Wojciechem Kowalczykiem, tak, pupilkiem tak naprawdę tutaj Janusza Wójcika, i rozmowa. Wojciech Kowalczyk mówi: szczelam podcinką, pyk, brameczka. Na to Janusz Wójcik: mocniej, laga. Na to Wojciech Kowalczyk: dobrze, trenerze, szczelam podcinką, pyk, brameczka. Na to po prostu Janusz Wójcik: Kowal, laga. No to ten Wojciech Kowalczyk mówi: weszło czy nie? Weszło. No to Janusz Wójcik mówi: ale ty masz napierdalać. Także takie właśnie to były jedne z kilku cytatów. Bardzo takiej postaci po prostu tutaj barwnej praktycznie w reprezentacji Polski. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, napisz też w komentarzu, jakie wy kojarzycie po prostu tutaj cytaty znane, słynne właśnie z wypowiedzi selekcjonera Janusza Wójcika, świętej pamięci. Trzymajcie się, na razie, pozdrawiam.